Co, Pimpusiu? A gdzie sushi? A gdzie jest sushi? Gdzie jest sushi? Sushi! Gdzie ty tam wlazłeś? No wyłaź! Patrzcie tego psa. Sushi, chodź! Ks, ks. Tam on siedzi, ten skunks. A ty ani nie przyjdziesz tu! Nie skacz na mnie! Już się nie gieście zaraz, jo? Spokój! Nie skacz, bo ja będę brudna! Nie skacz, nie skacz! Sushi, Pimpuś, cicho! Spokój, bo one się zaraz będą gryzły, zazdrośniki. Dzień dobry kochani, ja wróciłam dopiero z pracy. Jest poniedziałek, godzina 9:00. No idź. Bułki dla kur. A, błyzie. Powiem wam, jestem tak zmęczona. A w ogóle co to jest za pogoda? Patrzę na to, śnieg. Śnieg. I co? I w ogóle strasznie w nocy wiało. I ja tutaj tak patrzę po tych drzewach, ale chyba się nic nie działo. Chata stoi, więc nie jest źle. Tu patrzę, że kapie z tego dachu, kurde, w ten beton. Ale to później i tak będę wyrównywać. Ja muszę tu jakieś wiaderko przynieść, żeby to mi nie narobiło takich dziur, bo ten beton on chwycił. Nawet trzyma. O Jezus, jak ślisko na tych schodach. On nawet trzyma. No idź. A muszę iść kury wypuścić, bo one wczoraj przez cały dzień były zamknięte. No. Beton nawet się zdążył ściąć. W sensie takim, że spadnieć. A na chacie jest zimno. Nie jest już tak, ale wychłodzony jest ten dom, jak mnie nie było. No, ale jest zimno jednak, kurczę, idę zabić ogień od razu. Bo naprawdę jest zimno. Muszę zobaczyć, czy ten beton tu wysechł. Jako tako, po chińsku, jo. Jest sucho, ale czemu on ma tutaj takie białe plamki? Oni to tu i tak będą równać klejem. Wszystko jeszcze. Tam jeszcze też muszą klejem zarzucić to. Także, no, wyschnięte. Ale dzisiaj panowie nie przyjadą, bo chcą, żeby jeszcze to, ta woda chociaż trochę odparowała. Ogólnie to tak teoretycznie to gadałam z majstrem, to jak robią na budowach takich, wiecie, gdzie są domy nowe, to z reguły się czeka na to, żeby to odparowało tak ze 2 tygodnie, nie? Najlepszy jest taki czas, że wiecie, to wtedy wszystko. A teraz jeszcze ten beton jest widać, że on jest ten, ale jest mokry. Idę robić ten ogień, bo za mała zna tutaj dzisiaj. I co ty byś chciał tutaj? Pytam. Co ty byś chciał? Nie właź na mnie. Nie właź, nie. Nie, ja będę brudna. Ja będę brudna. Idź. Sushi. Sushi. Au. Tak, dosyć zimno jest u mnie w domu, słuchajcie, ale jakoś trzeba będzie to przeżyć. W ogóle wydrukowałam sobie w pracy, zaraz wam pokażę. Druknęłam sobie projekt łazienki i wyglądać ona będzie mniej więcej w ten sposób. Mój pazurek dalej nie zrobiony, ja dzisiaj będę właśnie robić paznokcie, więc... Na koniec może wam wrzucę zdjęcia, które mam od pani, ale tak mniej więcej będzie wyglądać ta łazienka. Ja je widziałam na poczcie. A, to są dwa te same.
na poczcie. O, coś takiego, w ten sposób to będzie wyglądać, tylko zlew będzie tutaj, na tej zlew, Jezu, nie, tu jest umywalka, a za umywalką jest wanna i tam będzie kran w tym miejscu, na tej ścianie, nie tak jak tu. No, tutaj mam dla pana majstra sposób ułożenia płytek, tak żeby kabina pasowała, a tutaj mam ułożenie płytek wedle projektu. I będziemy wedle tego jechać po prostu, tak? Tutaj mamy na przykład 4 płytki, potem paseczek i to jest wyliczone co do płytki, więc ja nie mogę sobie pozwolić na coś takiego, żeby... tu mamy bez sprzętów. Specjalnie panią poprosiłam, żeby było bez sprzętów, żebyśmy widzieli co, gdzie, jak kłaść i tutaj zrobili czarną fugę brązową, w sensie, żeby było widać ile płytek gdzie. Więc takie... takie zrzuty tego mam. No i tutaj będzie prysznic, co widzieliście zresztą na poprzednich zdjęciach, więc ja to sobie schowam. Przyjdzie jutro majster, to mu to dam, żeby wypakować moje rzeczy, które musiałam sobie jedzenie, oczywiście nie zjadłam. Wypakuję. Trochę to muszę ogarnąć, odkurzyć, chociażby. Chyba zmyję dzisiaj tutaj podłogi, żeby chłopakom, bo oni nie noszą kapci i ja im ciągle mówię, noście kapcie. Nie wiem, chyba pojedziemy po prostu, jutro jadę ich zawieźć, bo mam nockę, więc pojadą do siostry. No, bo moja mama jest u siostry, a tak by zostali z mamą. No i słuchajcie, chyba im kupię kapcie i po prostu będzie nakaz noszenia kapci, kategoryczny i koniec, no bo... Chodzą bez kapci, skarpety całe brudne, tak naprawdę chyba po remoncie będziemy musieli wszystkie skarpety wymienić, bo są tak brudne, tak przetarte, że to się w głowie nie mieści. To, a ja dzisiaj robię sobie dzień robienia paznokci. Zaraz ogarnę tutaj, zjem sobie pyszne śniadanie jakieś. Pójdę dać kurom, psom i wtedy... Wtedy pewnie już trzeba będzie jechać po dzieciaki, bo to już jest zaraz 10:00. No chwilę mi zajęło to zmiecenie tego ognia dzisiaj. No, ale to chciałam powiedzieć, że dzisiaj robię sobie dzień luzu. Nie ma majstrów. Nie wiem, czy pani będzie dzwoniła, czy coś dzisiaj przyjedzie, ale po prostu nawet jak coś, jakaś dostawa tam moich rzeczy będzie, to ja po to nie jadę. Mam to gdzieś, siedzę w domu. Po południu chcemy jechać. Ale to z chłopakami, ale to wam może później opowiem, bo nie wiem, czy to się uda, ale no dzisiaj, nie, dzisiaj mam dzień odpoczywania, spokoju, a jutro się biorę z powrotem do roboty. Każdy, nawet ja, ma takie gorsze dni. Jak ja przychodzę z pracy zawsze po weekendzie, to ten jeden dzień, a w ogóle po 24, to ten jeden dzień jest takim dniem, kiedy ja zamulam. I naprawdę muszę sobie wtedy po prostu wyluzować, trochę odpocząć, bo to się tak nie da. No. Jeszcze muszę wyjąć z zamrażarki. Tak jak mówiłam. O, dzisiaj sobie zjem te lody. Może zrobię jakieś ciasto. A na pewno... O, tu mamy papier, to wie, jak idziemy na dwór. A na pewno zrobię... Może... koktajl, a może kisiel, ja też uwielbiam kiśle gotować sama, normalnie z owoców, coś dzisiaj wymyślę dla chłopaków, jak przyjdą ze szkoły. Tu mam takie kulki, jakby a la devolaje, więc to zrobię na obiad. Przygotuję dzisiaj pyszne jedzonko i będziemy się relaksować, co prawda w zimnym jeszcze domu, ale mam nadzieję, że się nagrzeje. No więc tak, to moje śniadanie i tu mi jajko pękło. Mam nadzieję, że wyszło mi na miękko. Ja ogólnie bardzo lubię jajka i ktoś kiedyś mi powiedział, że na keto znienawidzę jajka, a ja nadal je lubię. Uwielbiam. Sushi goni mnie, no. Ale dzisiaj lodowisko. Jadę po dzieciaki, ale normalnie szklanka dzisiaj tutaj u nas. Trochę dzisiaj się bawiłam. Stwierdziłam, że jak sobie odpoczywam, to nie będę siedzieć, chociaż się pobawię w makijaż. I wy często się mnie pytacie,
Jak ja to robię, że robię takie ładne makijaże? Staram się, ale wydaje mi się, że robię normalne. Ale słuchajcie, najważniejszą rzeczą jest ćwiczyć, 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 po stopie ćwiczyć. I ja na przykład znajduję sobie na Instagramie jakieś... widzę, jedzie bus moich dzieci. Jakieś fajne inspiracje i na przykład na Scrum Shopu bardzo dużo osób wrzuca jakieś tam zdjęcia, ale wiecie, takie zdjęcia typowo profesjonalne, a ja tam wtedy się bawię, próbuję sobie podobnymi cieniami, podobnymi kolorami zrobić. Dzisiaj też taka zabawa. To wyszło mi lepiej, to trochę gorzej. Dzisiaj w ogóle przyklejałam sobie takie plasty. Oczywiście nie miałam żadnej taśmy takiej normalnej, więc przykleiłam sobie plasty takie, wiecie, na ała dziecięcy. No, ale tak po prostu się bawię w ten sposób i jak wyjdzie, tak wyjdzie, wiecie, wieczorem to zmyję i tyle. O, tu też jest u nas szklaneczka. No, a dzisiaj chyba jeszcze większy wiatr niż wczoraj, chyba że, nie wiem, przegapiłam coś, ale wydaje mi się, że większy, bo właśnie mi przestawiło trampolinę. Musiałem ja się przystawić z powrotem i coś na nią położyć, żeby już jej nie ten, bo się boję, że mi przyrżnie w samochód, a ten samochód już jest dosyć obtłuczony. Przyniosłam rzeczy, które miałam u siostry do prania, słuchajcie, i wcale się okazuje, że nie ma tak mało tej roboty, bo muszę dać kurom. Już z Jasiem przenieśliśmy tą trampolinę na szczęście. Położyłam, a tu muszę jajka dzisiaj zawieźć sąsiadowi. Muszę wynieść te. Z pracy zawsze przywożę sobie kartony po różnych dostawach na rozpałkę. Wiecie, co by ten, co by szybciej się w piecu paliło, muszę to zanieść do piwnicy. I okazuje się, że wcale taki ten dzień dzisiaj nie będzie dniem spokojnym. Ale zmarzłam na dworze. No i stanęło na tym, słuchajcie, że będę robić z tych truskawek kisiel. One już lekko mi się odmroziły. Tu mam trochę wody w tym garnku. One też puszczą sok. O, już puściły. Nie będziemy robili koktajlu, tylko kisiel z truskawek. Jezu, jak one pachną. Ja już chcę lato i swoje truskawki. No i kisiel to jest bardzo prosta sprawa, wsypujemy truskawki, zagotowujemy je, można je sobie tam zblendować, jak ktoś nie lubi kawałków truskawek. I za chwilę Wam pokażę, mieszamy mąkę ziemniaczaną z wodą zimną, trochę cukru można sobie dodać i jak to już się zagotuje, to wlewamy tą mąkę ziemniaczaną i to jest cała filozofia kiślu, a jest on o niebo lepszy niż te kiśle z paczki. I'm far from perfect, but I know what my worth is, more than you're giving. What goes up, comes back down, what goes up, comes around. You're so dumb to wreck this, you already wrecked this. What goes up, comes back down, and your day will come around. I don't wanna fix this, you already wrecked this, but God. No, Zosia, nie? One nie mogą jeść razem. Wywaliłam łatkę, bo za bardzo zachłapczywie je i będzie wymiotować. Najpierw Zosia się naje, a potem wpuścimy głodomora.
I co tu się wyprawia? Proszę jeść ten kisiel. Jedziemy? Tak. Tak? A co ty tu masz? Od kiślu to jesteś brudny? No. Ej, Franek, kiślem nie smarujemy się. To jest mały. Powiem sam. No, kisiel ty zjadłeś, ale obiadu nie. Poświęcony. A ty? To jest kisiel. Dobrze, to jest ten poświęcony kisiel. Nie. Ty będziesz księdzem, czy co? Co? Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj jest wtorek. Mnie coś złapała chyba w ogóle. Wczoraj oczywiście, jak zwykle, zasnęłam z Franciszkiem. Spałam do 5, obudziłam się o 5. I no niestety miałam w planie wczoraj poukładać ubrania. Teraz to robię. Miałam w planie zrobić paznokcie, nie zrobiłam, a była u mnie koleżanka na kawie i pokazywała mi, jak działa fryzarka, więc zjechałam sobie paznokcia i teraz będę musiała je zrobić dzisiaj. Muszę je zrobić, no bo jak to wygląda. Więc tak, a ja dzisiaj wzięłam się za układanie ubrań w szafach. I jak widzicie, tutaj mam wszystko wywalone, znaczy się wywalam po jednej półce. Wywalam sobie po jednej półce, tu już ładnie poukładałam i tu mam koszulki na ramionczkach, bluzki na ramionczkach. Tu mam spódniczki czarne do pracy, tu mam... Co ja mam tu? Tu ja mam takie sukienki letnie, tu jest kombinezon, tu są sukienki takie bardziej zimowe. Tą, pamiętacie, miałam w zeszłym roku na Wigilii, tą w tym. A tutaj już układam sobie spodnie i stwierdziłam, że je będę układać tak na pół, bo wtedy więcej mi się ich po prostu zmieści, bo już mi się te spodnie nie mieściły za dużo. Mam spodnie, muszę w ogóle je poprzebierać. No, tu już poukładałam pościele chłopaków, a tam z tyłu za pościelami mam poukładane obrusy. Tu mam moje pościele, tu mam moje prześcieradła, ale ogólnie wiecie co, będę musiała sobie kupić nowe prześcieradła, bo moje prześcieradła już są po... ogólnie pozaciągane takie dziury. Franek tam w tym, w ogóle Franek mi wyciął dziurę nożyczkami, więc stwierdziłam, że jak w Lidlu będą prześcieradła, to dawajcie mi znać, bo potrzebuję kupić sobie kilka nowych prześcieradeł po prostu. Tutaj segregacja zrobiona. No, myślę, że dobrze to wygląda, poukładane. Ogólnie no, nie trzeba było jakoś nie wiadomo dużo tutaj nic robić, bo tu ja zawsze mam tak w miarę na bieżąco, odwieszam rzeczy zawsze na miejsce, ale jednak nie było tutaj spójnie. A tutaj jeszcze mam do poukładania te dwie półki, no i teraz kończę właśnie te spodnie. Wtedy tutaj w tych moich torebkach też muszę chyba po prostu poprawić, bo tu też niedawno układałam. Więc tak to wygląda. Tu jeszcze jakieś dokumenty, ja tam miałam nawpychane. No, zupełnie wszystko, jak widzicie. Zupełnie wszystko, tam były jakieś moje paragony od teraz remontów. Tu miałam nawet kamerę sportową. Chyba wezmę ją jutro i powiem Jasiowi, żeby sobie coś ponagrywał na basenie. Spróbujemy, czy coś z tego się uda, bo myśmy ją kupili, a tak naprawdę jej nie używaliśmy. Więc tu mam sterty moich spodni do ułożenia. No, więc tak trochę dzisiaj się wzięłam. Dzisiaj czuję się już lepiej. Wczoraj był taki dzień naprawdę zamulony. No i wyszło jak wyszło. No i dobra, kochani, ja dzisiaj chyba nie zrobię tych paznokci. Wezmę się za nie jutro z samego rana, mam nadzieję. Bo już nie zdążymy, ja się zabrałam za układanie w tych szafach i ułożyłam wszystko. Tak, nie, jeszcze nie, jeszcze jedna półka, ale zaraz ją skończę. I powiem wam, wywaliłam kilka rzeczy, takich już bardzo znoszonych, zrobiło się nawet troszkę miejsca. A teraz postanowiłam przyjść do łazienki i wam pokazać postęp prac. Więc tak, tutaj majstry dzisiaj robiły, wczoraj mieli przerwę, no i w sumie dobrze, bo ja też byłam wczoraj zmęczona, a dzisiaj jestem naładowana pozytywną energią. Co prawda małe jakieś tam są perturbacje w postaci tego, że dzisiaj przyszła wanna. I ja już tak sobie wczoraj myślałam i mówię do mojej koleżanki: Jezu,
jak dobrze by było, żeby przyszła wanna i żeby panowie mi zamontowali tą wannę. No i słuchajcie, wanna przyszła, dzwoni do mnie pan, mówi, jest wanna i ja, wiecie, cała uchachana już, hura, będę się kąpać, bo nawet gdyby oni ją już tylko postawili, to ja już jestem cała przeszczęśliwa, że wanna jest i że ja się umyję normalnie. Już nie będę musiała jeździć do kogoś, naprawdę, bo no, doceniam pomoc wszystkich ludzi i tak dalej, ale w pewnych miejscach, nie wiem, u mojej siostry w tym małym mieszkaniu, no to można dostać klaustrofobii. I wiecie, w tej małej wannie, ja przyzwyczajona do dużej wanny, ja też duża, więc rozumiecie sam fakt. No i myślę, no Jezu, zajebiście, będzie wanna, super, chłopaków wykąpię i tak dalej. Zrobią mi tą ścianę tutaj i będzie git. No i pan mówi, że przyszła wanna, a ja już wiecie, hura, no to jedziemy po nią. A on, no nie, a ja, że co? No i słuchajcie, niestety wanna przyszła, ale jest uszkodzona. No i ja musiałam wybrać inną wannę. Zimno mi, bo byłam w piwnicy i z nosami leci. Wybrałam inną wannę z tego względu, że ta wanna, którą chciałam, oni mieli tylko jedną na magazynie, wysłali tą jedną i tą jedną potłukł przewoźnik. Ta ich tam jakaś, wiecie, firma przewożąca te rzeczy. No i teraz mówi, że muszę wybrać i albo wybrałabym taką bardziej prostą, wiecie, z tym miejscem, gdzie się kładziemy, że no, pan mi przesłał zdjęcia z tego sklepu, bo ja mówię, ja nie będę jeździć i wybierać kolejnej wanny, niech pan mi przyśle zdjęcia. No to przysłał mi zdjęcia, no i ta wanna po wymiarach, po tych, wiecie, po tych rysunkach wszystko widać, że jest taka prosta, że ja bym tam w niej siedziała. Ja nie chcę siedzieć w wannie, ja chcę leżeć w wannie, tak jak do tej pory leżałam w wannie, mimo że ona była stara, ale się w niej leżało. No i musiałam wybrać tą droższą opcję, co prawda ona była droższa od tej docelowej o 300 zł i jest tak jakby jeszcze bardziej głęboka, w sensie tego, wiecie, tego miejsca do położenia się jest bardziej to zrobione tak, żeby się położyć, no ale jest droższa, no ale trudno, no co ja zrobię, no niestety tak widocznie musiało być. Jeżeli tak się stało, to pamiętajcie, że tak musiało być. Po coś to się dzieje, to wiecie, więc może będzie wygodniej. Tak sobie mów. Ja sobie tak mówię, tak sobie mówcie. Czasami jak macie jakieś problemy i coś się dzieje, to tak musiało się dziać po prostu. Ktoś tam gdzieś to wymyślił, no. I tak, już wam pokazuję. I pewnie was wkurzam tym ciągłym pokazywaniem łazienki, no ale ja się jaram jak gwizdek. Jak widzicie, tutaj mamy już zabudowaną tą ścianę, na której będzie wanna. Mamy zabudowany cały sufit. No, ostrość. Ostrość. O, powoli. Mamy zabudowany. Jezu. No, rozmywa mi się to. Cały sufit. Tutaj jakieś te stare gniazdka, to panowie je wyrwą. Mam nadzieję, że je wyciągną, albo nie wiem. Może nie, ale one są odłączone od prądu, więc to i tak do mnie przeszkadza. No i tak to wygląda. Tutaj sufit jest gotowy. Tam ta rura, pamiętacie, która była, jest zakryta. Tu kable pan pociągnął. Po te kable pan też kupi mi inne gniazdka, bo to są gniazdka, które mój mąż zamontował, które miały być do stodoły. Więc tutaj będą inne gniazdka takie w ścianę. No i one będą właśnie tu w tym miejscu, gdzie będzie suszarka i pralka. Tutaj mamy już też zabudowaną tą część pod toaletę. Więc elegancko, picobello. Normalnie, ale najbardziej ta ściana mi się podoba. No jest cudowna. Pięknie to wygląda, nie ma nic, nic widać. Z tego co wiem, to majster tu jeszcze mówił, że tu będzie taka kratka jakaś, żeby było dojście do tego odpowietrznika. Tam jest ten odpowietrznik, pamiętacie? Więc tu będzie jeszcze wycięte i będzie kratka wstawiona. No, tyle ściany musieliśmy zabrać, więc taka przestrzeń no niestety nam odeszła od łazienki. Ale ładnie. Zostawiliśmy parapet elegancko będzie tutaj się prezentował. Tu będzie
wanna i tu jeszcze będzie między ścianą a wanną będzie jeszcze taka, nie dość, że będą płytki, to będzie jeszcze taka, wiecie, pasek taki, tak mi się wydaje przynajmniej. Jeszcze z Majestym nie gadałam, bo nie chciałam im tak za dużo przeszkadzać i tak im przeszkadzałam sporo. No, więc tak to dzisiaj wygląda. Dużo dzisiaj zrobili, tak mi się wydaje, bo pojechali dosyć szybko do domu, ale byli od samego rana, więc wydaje mi się, że dużo zrobili przez cały dzień. Byli tylko we dwoje. No i tak, moi mili. Tak to wygląda. Ja się już jałem jak pisek. Aha, tu o tych podłączeniach prądu, no bo widzisz, ten pan też sam robi podłączenia prądu, więc no sporo się nagimnastykował, więc tu będzie będą włączniki na pralkę i na suszarkę. W tym miejscu, gdzie jest ta stara, okropna lampa, będzie plafon i plafon będzie połączony razem z wentylacją. Wentylacja będzie znajdowała się w tamtym miejscu, gdzie jest komin wentylacyjny, więc jak będę włączać tu gniazdko, ten włącznik też będzie przeniesiony trochę na bok. Jak będę włączać prąd, w sensie oświetlenie w postaci tego plafonu, to od razu będzie mi się załączać klimatyzacja, więc myślę, że to pomieszczenie nie będzie jakoś giga wilgotne. Poza tym fajnie, że w tamtym miejscu, bo nad prysznicem. Więc jak ta gorąca woda z prysznica będzie leciała, tak, to wiecie, ta wentylacja od razu to wszystko wciągnie. Więc no to jest super. Zamówiłam dzisiaj też dwie rzeczy. Czekajcie, co ja zamówiłam? Czy jedną? A! Zamówiłam drzwi. I zamówiłam drzwi tam w tym miejscu, w którym byłam, gdzie wybierałam. Bo pani do mnie zadzwoniła i powiedziała mi cenę. Cena będzie praktycznie taka sama jak w innych sklepach. One, te ceny tam jakoś bardzo nie odchodzą od siebie. Więc jak ja już tam byłam i wybierałam, ja nie mam ochoty ani, wiecie, weny jakoś, żeby jeździć po sklepach, wybierać nie wiadomo co. Więc już stwierdziłam, dobra, to te drzwi, które mi się podobały, biorę i to będą pełne drzwi całe, tylko że z takimi paskami. Tak myślę, bo tak ustalaliśmy tam. No i drzwi będą za jakieś 6 tygodni. Majster powiedział mi, że tutaj tak porobi te, wyjdzie z tym końcem ściany, że po prostu na koniec już wtedy sobie te drzwi elegancko założę. On mówi, że to nie ma zupełnie problemu, bo tu nawet jak nie dojdzie do końca, to zawsze jeszcze może pianki i tak dalej użyć, więc wiecie, jakoś w ten sposób. No przynajmniej wie o co chodzi, więc powiedział, że jest ok. I w tym miejscu, gdzie są te dwie dziury nawiercone, tu był kiedyś wieszak. Znaczy się, to są dziury po wieszaku. To nie są nawiercone. I w tym miejscu tak mniej więcej, bo będą cztery płytki i wtedy będzie lustro. Lustro będzie miało 75 cm, to gdzieś tak w tym miejscu zamówiłam dzisiaj właśnie taki kinkiet długi i ten kinkiet będzie tak samo długi jak szafka. On będzie miał 120 cm, więc i będzie miał włącznik osobno tutaj, dlatego ten kabel tu też wisi, tak, bo tu będzie podłączony. Jemon ma ten kabel w drzwi wsadzony. Nie wiem, żeby chłopaki chyba nie dotykały, ale ja go lepiej wyjmę, bo chłopaki i tak nie będą tego dotykać. No i w tym miejscu właśnie będzie taki długi kinkiet, bo szafka będzie miała 120 cm, na niej będzie umywalka i wtedy będzie wyżej lustro i nad lustrem właśnie ten kinkiet. Tak, wiecie, w tym miejscu też zrobimy tutaj od razu przy włączniku tego kinkietu, zrobimy od razu dwa włączniki na suszarkę i na prostownicę, tak żebym mogła sobie włosy w łazience wyprostować, a wiecie, makijaż ja i tak będę robiła sobie w pokoju, chyba że faktycznie ten kinkiet tak super oświetli mi to lustro, że będę sobie robiła tutaj, ale myślę, że nie, że ja jednak wolę w pokoju przy swoim lustrze, a może później docelowo już wykombinuję sobie tą swoją sypialnię na strychu i tam. No już dzisiaj tak sobie patrzyłam, mniej więcej na jakieś takie inspiracje i tak dalej, jakby to tam, i powiem wam, że ten remont mnie tak zmotywował tej łazienki, no, że będę się brała za tą pozostałą część domu. Będę. Obyśmy wyszli z tym tutaj, to wtedy będę kombinować dalej, żeby
żeby coś dalej podziałać. No. Wiem, że was zanudzam tym wszystkim i że za jakiś czas powiecie, że jestem jak Krzysz, bo już ciągle gada o swoim ex-mężu i o tych sprawach związanych z nim, a ja będę ciągle o Emoncie. Ale no, ja nam się... Jest to dla mnie ważna sprawa, poza tym też chcę to uwiecznić, jak wiecie, na przyszłość, żeby pamiętać gdzie, co, jak było, jakie kable i tak dalej. To jest dosyć istotne, więc tak. No, ale cieszę się, jak widzę. Kabina prysznicowa już jest, więc mamy zupełnie teoretycznie wszystko. Domówiłam też ten plafon, coś tam już mi dzisiaj przyszło, bo był kury, więc zaraz pójdę to otworzę, zobaczę co tam jest, co przyszło. Kilka rzeczy z Allegro, ale może wam to pokażę wszystko w jednym filmie i no, jałem się jak gwizdek. A teraz idę do pokoju, do kuchni i posprzątać tam w tych szafkach do końca i zaraz pojedziemy do mojej siostry, bo idę na noc do pracy, więc tak. Napiszcie oczywiście, czy nie macie dosyć moich filmów i dawajcie znać, jak wam się podoba, bo ja się jałem. Głupią jedną ścianą. Jałem się jak gwizdek, naprawdę. No. Kurczę, a nie pomyślałabym nigdy, że będzie mnie takie coś kręcić. A kręci mnie to bardziej niż jakieś kosmetyki czy inne rzeczy. No więc tak. Idę. Także kochani, no co, myślę, że to będzie koniec tego dzisiejszego filmu, bo teraz, no tak jak mówiłam, dokończę sprzątanie i jedziemy. Ja muszę się wykąpać. Chciałam się umyć tutaj w zlewie, ale jestem się dobra. Wykąpię się u siostry. Wiecie, żeby już tak świeżo iść do pracy. No, a mam nadzieję, że w czwartek już maksymalnie panowie może zamontują mi tą wannę, jak ona przyjdzie z rana. To może jeszcze się uda. Jak nie, no to ostateczności w piątek już ją zamontują. Oni też woleliby ją mieć, żeby ją zamontować, żeby wiedzieć, jak tam wyjść z tymi, wiecie, tymi nogami i tak dalej. No, także. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!